zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć i czem awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Zapraszamy do Metra. Jak widzicie, znajdujemy się przy stacji metro Kondratowicza C20, a konkretnie nad ulicą Świętego Wincencego. Jak widzicie, ulica jest aktualnie zamknięta, bo tutaj trwa przebudowa, frezowanie i wykańczanie bezpośrednio pod nowe skrzyżowanie. Aktualnie tutaj ruch właściwie jest znikomy, a komunikacja miejska jeździ bardzo. I to bardzo na okrągło. Jak zresztą tutaj widzicie, teraz jest tylko i wyłącznie zakręt. Ponadto widzicie mniej więcej, gdzie znajduje się centrum Warszawy z wieżowcami tam dalej, a tutaj właśnie dojedzie metro. I to już niedługo, bym wam powiedział. Ale może trochę więcej szczegółów na temat samej stacji. Stacja C20 Kondratowicza jest długości 314 metrów. Ponadto jej objętość całego tego obiektu to jest 93 000 m3. Tutaj warto zaznaczyć, iż stacja Bródno jest raptem kilkadziesiąt razy większa, bo stacja Metro Bródno ma ponad 400 000 m3 wielkości. No i tak, jak tutaj widzimy, tak wygląda już odbudowa i odtwarzanie ulicy Kondratowicza bezpośrednio nad stacją metra. Jest tutaj też uruchomiony tymczasowy wjazd do stacji benzynowej, aby jakikolwiek dojazd tam był pozostawiony. Ruch na stacji benzynowej raczej jest znikomy, co nie zmienia faktu, że jak widzicie, tutaj już trwa wykańczanie bezpośrednio przy stacji. Wszystkie wyjścia mają już elementy szklane zamontowane, a winda, którą przed chwilą minęliśmy na środku tej drogi, to jest winda ewakuacyjna. Jakby w przypadku coś się działo na stacji, to nią sobie spokojnie wyjedziemy. I również te wszystkie obiekty, które tutaj widzicie, są dosyć ciekawe poukładane, ponieważ ich tutaj wygląd zewnętrzny jest w takie kreski, bym powiedział, takie prostokąty. No dobrze, zejdźmy sobie bezpośrednio na dół, abyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zeszliśmy na dół. Teraz bezpośrednio, jak tutaj będziemy szli, będziecie mogli w całości zobaczyć poziom -1. Wejście było organizowane przez Koło Miłośników Metra z Guledmatkiem i teraz jedziemy bezpośrednio do chodników ruchomych i przejścia w kierunku właśnie ulicy Świętego Wincentego, skąd będzie właśnie wyjście z metra. Tutaj są lokale handlowe, których trochę jest tutaj schowanych w tym dosyć długim przejściu. Przejście jest na tyle długie, że zostały w nim nawet zamontowane chodniki ruchome, do których właśnie za chwilę dojdziemy. Tutaj trochę też nawet podchodzimy do góry, więc trzeba wejść do góry. Oczywiście dla pieszego to nie jest żaden problem, nie wiem jak z osobami dla niepełnosprawnymi, co nie zmienia faktu, że tak jak widzicie właśnie doszliśmy i tutaj znajduje się raczej nawet nie jeden, a aż dwa chodniki ruchome. Jeden jest trochę dłuższy, drugi jest trochę krótszy. Krótszy jest dlatego, że jest pozostawione miejsce na przyszłości kolejne wyjście z tej stacji metra. Tamto wyjście miałoby powstać do tramwaju, który ma jechać na Zieloną Białękę. Czy tramwaj powstanie? Raczej na pewno. Czy wejście do metra tam powstanie? Raczej wątpię, bo zawsze zwyczaj jest takimi projektami. Miejsce jest pozostawione, tutaj nawet dosyć ten obiekt jest przygotowany pod to miejsce, na przykład ten chodnik ruchomy nie jest aż takiej długiej długości, żeby dało się to spokojnie wstawić, jednakże raczej metro później takich rzeczy już nie robi. Tutaj mamy kolejne wyjście, to jest wyjście bezpośrednio pod Świętego Wincencego. I jak widzicie tutaj już elementy z metra, tak wyglądają też przy okazji ściany, mi się podobają szczerze powiedziawszy, a tu jeszcze trochę zdjęć bezpośrednio z chodnikiem ruchomym. Jak widzicie jest tutaj wszystko pozakrywane i już niedługo będziemy mogli się tędy przejechać i trochę sobie pojeździć tymi chodnikami. Ja już wiem doskonale, że to będzie jeden z ulubionych elementów dzieci, które tutaj będą się bawić. Przy okazji tamto drugie wyjście to już jest bardzo blisko Zacisza i na pewno dużo osób stamtąd będzie korzystać. Dobrze, wracamy w kierunku peronów i w kierunku głównej części stacji. Tutaj trzeba trochę przejść, jak teraz zresztą zobaczycie na tym filmie. To nie jest mały odcinek. Według mnie te chodniki ruchome powinny być trochę dłuższe, no ale jest jak jest. No jak widzicie tutaj tak to wygląda. Też co warto zaznaczyć, na pewno co się spodoba mieszkańcom, to po środku jest droga dla osób niedowidzących, niewidomych. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, iż to nie jest metalowe elementy, tylko to jest wszystko bezpośrednio w podłodze i to jest z tego kamienia, więc nie będzie tych elementów poślizgowych, jak czasami to kiedyś można było spotkać się na pierwszej linii metra. Jak widzicie tutaj Prace jeszcze w większości oczywiście trwają i wbrew pozorom, no jeszcze im chwilę to się zejdzie, budowa tej stacji metra ma się zakończyć pod koniec sierpnia. No i doszliśmy do bramek. O otwarciu to jeszcze trochę wam więcej powiem. Tak wyglądają bramki. Jeżeli ktoś z was ma bystre oko, to zauważy, że te bramki są trochę inne w porównaniu z tym, jak wyglądały wcześniej na drugiej linii metra. Są bardziej kanciate, wyglądają bardzo podobnie do tych bramek, które jest na placu Wilsona i Dworcu Gdańskim. Mają nowe czytniki kodów QR, więc może te już będą faktycznie działać w pełni. Jest oczywiście miejsce dla biletów, żeby sobie zbliżyć też kartę swoją zbliczeniową. No i jak widzicie, też trochę inaczej te strzałki wyglądają. Również same bramki, nie wiem, czy to tutaj będzie lepiej pokazane, ale jak możecie się nim przyjrzeć, są trochę inaczej wykonane. Oprócz bardzo, zwróćcie uwagę na element łączenia. Pieszy będzie mieć już trochę większy problem, bo jeżeli te bramki faktycznie się ze sobą tak zamkną, no to dosyć szczelnie będzie się zamykać. Chociaż według mnie aż taki design tutaj tych bramek, no nie wiem, czy jest niezbędny. Na pewno coś ciekawego, jakaś nowość i jakaś odmiana w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej. A tutaj jak widzicie, już nam tutaj do kodów QR chyba podświetla. Także dosyć ciekawie. Oczywiście bramki pokazywały praca zakończona i nie dało się ułożyć wejściówki, więc nie powiem wam, co tutaj by mi wydrukowało. Ale gdyby dało się, to oczywiście bym skasował, rzecz jasna. Nie byłbym sobą, gdybym nie skorzystał z takiej możliwości. No dobrze, przejdźmy sobie dalej. Na razie nie wchodzimy jeszcze na peron, to przed nami. Na razie sobie przejdźmy tutaj górą, abyście mogli zobaczyć, jak to tutaj wszystko też jest pochowane, czyli chodzi mi o obiekty techniczne, do których prawdopodobnie nigdy więcej w życiu już nie wejdziecie. Tutaj były łazienki, a tu jest dyspozytornia. Stąd jest zarządzana cała stacja metra i tu wszystko jest kontrolowane, stąd są puszczone komunikaty. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu, chociaż one są w większości automatyczne, ale stąd właśnie jest puszczone, a to jest jedna z wentylatorni, która jest zamontowana i znajduje się też na tej stacji metra. Tak to wszystko jest tutaj poukładane, jak widzicie. Jest tego tutaj trochę co niemiara. Długie korytarze, dużo miejsc i pomieszczeń technicznych, których oczywiście w większości nigdy nie zobaczymy i nigdy raczej nie będą też użyte w pełnej funkcjonalności, bo raczej rzadko się zdarza, żeby na stacji metra był jakikolwiek pożar, czy jakieś faktycznie większe problemy. I według mnie to bardzo dobrze, że wszystko jest przygotowane pod to, aby dało się tutaj wszystko zrobić, ale nie musi to być wykorzystywane w najbliższym czasie. Tutaj drugie bramki od drugiej strony. Teraz znajdujemy się od strony zachodniej tej stacji metra, czyli przy wyjściach W3 i W4. W przyszłości pewnie będą się nazywać 3 i 4, ale za chwilę dojdziemy do czegoś ciekawego. Tutaj właśnie jest te weneckie lustro. Tutaj widzieliśmy od drugiej strony, czyli dyspozytornia, ale przejdźmy sobie dalej. Tutaj są wejścia, bramki, jak widzicie, drzwi automatyczne, tutaj automatycznie będą mogli wszystko zamknąć, więc nawet nie będą musieli się tutaj zbytnio ruszać, ale co jest najważniejsze i o czym ja mówię bardzo od dawna i pewnie część z was już o tym mówię, to na tej stacji metra po raz pierwszy w całym systemie metra są zamontowane dwie windy obok siebie na powierzchnię. Dosłownie, zaraz zobaczycie, tutaj są dwie windy i co o tych windach mogę powiedzieć wam? No, na pewno to, że nie są raczej synchronizowane ze sobą, chociaż niekoniecznie, ponieważ mają osobne przyciski do wzywania jednej i drugiej. Oczywiście tutaj podwójne windy są dlatego, iż w okolicy jest Szpital Bródnowski, przynajmniej tak się domyślam, ale jak widzicie, taki oto wygląda. Tak wyglądają te dwie windy na górze, na powierzchni, abyście też mogli sobie zobaczyć, jak to tutaj wszystko połączone, proszę bardzo. Tak zwane tu Elevator Studio, ja kiedyś coś z tym jeszcze zrobię, ale tak to wygląda, tak wyglądam też od góry i cały tutaj obiekt od tej strony. No dobrze, zejdźmy sobie jeszcze raz na dół. To są długie schody ruchome, którymi będziemy mogli wyjechać właśnie w kierunku Szpitala Bródnowskiego. No ale przejdźmy się może na dół, bo byliśmy już na poziomie -1, hala odpraw, nowe bramki i zejdźmy sobie na dół, zobaczyć, jak wyglądają nowe perony i ściany zatorowe, których też tutaj trochę bym powiedział mimo wszystko. Jest, proszę bardzo. Schodzimy na dół po schodach na nowy peron stacji Kondratowicza, czyli zupełnie nowy odcinek metra, który się znajduje i ciągnie do Bródna. Proszę bardzo, tak oto wyglądają nowe ściany. Czy wam się podobają? Co o nich sądzicie? Jestem ciekawy waszych sugestii i opinii w komentarzach. Zobaczymy, co wy o tym sądzicie. Jak dla mnie to jest taki trochę tygrys, bym powiedział. Jakieś takie trochę, jak to niektórzy mówią, takie zoo jakby tutaj wstawili. Dosyć ciekawie, nie będę mówić, że nie, no ale tak mi się tutaj to poukładało, tak wygląda też przy okazji sufit, to jest ostateczna wersja sufitu, Mi osobiście ten sufit się kojarzy tylko i wyłącznie z jednym, a konkretnie ze stacją Warszawa Centralna. Bardzo podobnie według mnie to wygląda, tylko że tutaj to jest nowe, a Centralna już jest trochę stara. Przy okazji peron, no peron nic ciekawego. To mniej więcej wygląda tak samo jak odcinek już na Targówku, czyli Szwedzka, Targówka i Targówek Mieszkaniowy. Przy okazji tutaj kolejne wyjście, elementy szklane już zamontowane, no i cały tunel, który tam dalej skręca w kierunku Zacisza, bo teraz patrzymy w kierunku wschodnim stacji. Jak widzicie też tutaj, oto i proszę bardzo, są schody ruchome na górę. Nie ma podwójnych ciągów ruchomych, tak jak to jest na Woli. Trochę szkoda, no ale niech będzie im tak jak to już jest teraz aktualnie. Jakoś przeżyjemy, no nie będziemy mówić, że jest źle, bo dobrze, że jakiekolwiek tutaj są schody ruchome. Bo jakby już usunęli je, to w ogóle co by tutaj było. Oczywiście to wszystko tutaj było wybudowane tak jak to jest w projekcie. Tak wyglądają sufity, żeby jeszcze wam o tym podkreślić i przypomnieć, jak to wszystko tutaj wygląda. No i to już jest jedno z klasycznych nowych ujęć, a mianowicie dam dalej, jest krawędź peronowa i stąd będziemy odjeżdżać pociągami w kierunku stacji Metro Bródno. Oczywiście rzutniki tutaj będą również zamontowane, bo już są montowane powoli i reklamy będą tutaj też wyświetlane. Czy dużo osób stąd będzie jechać na Bródno? No nie wiem. Szczerze powiedziawszy, sądzę, że raczej niezbyt dużo osób. Znaczy większość w kierunku centrum, ale mogę się zdziwić. Zawsze może być jakoś trochę inaczej. Dobrze. Idziemy na górę po schodach, nowych schodach, tak przy okazji możecie się przyjrzeć, jak to wygląda w całości, te nowe schody. Barierek jeszcze oczywiście nie ma, wszystkich przynajmniej, chociaż nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek barierki były. Tak wyglądają bramki, przez bramki nie przechodziliśmy. Żółty telefon już został zamontowany, proszę i o to bardzo. Wszystko jest też tutaj na miejscu, no i oświetlenie jest jeszcze montowane, ale jak widzimy, wszystko już powoli śmiga. Także tak jak tutaj to widzicie, coraz tego tu więcej, coraz więcej tych elementów jest tutaj montowanych, wykończeniówka. No i wracając do terminów. Termin zakończenia tej budowy to jest koniec sierpnia tego roku. Jednakże trzeba pamiętać o tym, iż odbyty techniczne niektóre po prostu muszą być realizowane już po zakończeniu budowy. Więc według mnie optymistyczne podejście do tego, iż przejedziemy się metrem na Bródno w tym roku, według mnie jest bardzo dobre. Listopad, październik to będą optymistyczne terminy, kiedy pojedziemy już metrem na nowe stacje na Targówku. Swoją drogą Targówek bardzo będzie mieć dużo dzięki temu stacji metra swojej własnej, bo aż 5. Nie wspominając już oczywiście o tunelu metra głębinowego. Tam stacji nie ma, ale tunel jest, o którym może kiedyś trochę więcej wam też opowiem, bo to zupełnie inna i jeszcze ciekawsza historia. Na koniec trochę zdjęć jeszcze z drona, żeby nie było, że tylko i wyłącznie wam pokazałem pod ziemią, bo oczywiście to byłoby trochę za mało. Przyjrzyjcie się tym obiektom, jak one wyglądają i co o tym sądzicie. Jak dla mnie, te ich wzorki i kształty, no ja jestem za. Jedno i drugie, czyli i Zacisze, i Kondratowicza z tymi nowymi wzorkami. Na Zaciszu są kółeczka, na Kondratowicza są właśnie takie paski prostokątne. Według mnie to jest coś, co do mnie akurat przemawia. Nie wiem, co o tym wy sądzicie. Tu jest właśnie ten fragment już odtworzony z asfaltem do stacji benzynowej. No i co ciekawe, tam nie będzie przystanków autobusowych. Będą trochę w innych lokalizacjach. Wszystko oczywiście się tutaj znajduje bezpośrednio pod ratuszem i jak widzicie, tak właśnie wyglądają nowe windy. O windach niedługo będzie trochę więcej jeszcze na moim kanale. Na koniec jeszcze wam trochę powiem, a mianowicie o samej stacji, ile tutaj mamy różnych ciekawostek. Czyli na przykład na tej stacji mamy tylko i wyłącznie 6 wyjść, ale możliwe, że powstanie właśnie to jeszcze jedno 7 na tramwaj do Zielonej Białęki. Ponadto lokalów tutaj handlowych jest naprawdę, bym powiedział, dużo. Z samej części zachodniej stacji mamy takich lokalów aż 4. Natomiast po drugiej stronie stacji, tam jest tego oczywiście dużo, bym powiedział raczej więcej. I z tego co widzę, to tak, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dużo tego, z czego jeden jest taki naprawdę, bym powiedział, wciśnięty, malutki. Nie wiem, czy tam cokolwiek się zmieści, to nawet, no może kiosk ruchu by się zmieścił. Maksymalnie. Albo jakaś minutka. Oczywiście mówię o miejscach i tutaj usługach, które pojawiają się dosyć często w metrze. Tak, przy okazji tutaj zaczyna się też budowa nowej Kondratowicza, tak zwanej Alei Tysiąca Drzew, gdzie będą ścieżki rowerowe po dwóch stronach ulicy, multum drzewek, nowe miejsca parkingowe, jezdnia z 2 pasami w jedną i w drugą stronę bez buspasów, co ważne, no i takimi jeszcze innymi bajerami. Także to też niedługo będzie powstawać i ZDM do końca roku będzie przebudować Kondratowicza, dlatego sądzę, że Metro również do końca roku będzie jeszcze przy tym pracować. Tak to tutaj, proszę bardzo, wygląda wyjście od drugiej strony. Według mnie dosyć ładnie tutaj z tym betonowym elementem, aby nie bezpośrednio przy ulicy to wszystko było tutaj w ten sposób poukładane. No i zobaczymy, jak wandale, tutaj jest targówka, będą obchodzili się z nowymi szybami. Wiemy doskonale, jak to wygląda przy centralnym odcinku metra, że często są szyby zbite i to niekoniecznie nawet zawsze od wandali, ale czasami warunki pogodowe to niszczą. Jednakże jak będzie tutaj, no nie wiem. Tak czy siak, tutaj również są dosyć specyficzne szyby. Może nie tak jak na centralnym odcinku, ale mimo wszystko. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W przyszłości oczywiście, jak się uda, będzie więcej filmów bezpośrednio z stacji metra. To było zrealizowane z robotozawanymi oraz z Kołem Miłośników Metra i oczywiście dzięki pozwoleniu i oprowadzeniu przez jedną osobę z Guledmatku i ogólnie dziękujemy bardzo Guledmatkowi za możliwość zrealizowania takiego filmu, który mógł ujrzeć światło dzienne. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie więcej filmów, tak jak to powiedziałem przed chwilą, z stacji metra, bo sądzę, że to może Was trochę bardziej zainteresować, nie tylko i wyłącznie jak wyglądają te nowe obiekty z drona, czyli z powietrza, ale również jak to wygląda bezpośrednio już z przyszłej, użytkowej części, gdzie będziemy wsiadać do pociągu i słyszeć komunikat stacja Bródno. Drzwi otwierają się z lewej strony. I oczywiście wszystkie tutaj na tym odcinku metra stacje mają perony wyspowe, czyli pośrodku stacji. Nie jest tak jak na odcinku bielańskim, gdzie mamy perony po dwóch krańcach stacji, czyli oczywiście pod ścianami. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!